Big Brother był jednym z pierwszych programów typu reality show, które pojawiły się w Polsce. Widzowie z wypiekami na twarzy czekali na kolejne odcinki, w których mogli podglądać to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Równie dużą popularnością cieszył się reality show pod tytułem Bar. Co się stało z uczestnikami obu programów? Niektórzy z nich zmarli w dziwnych okolicznościach. Kilka chwil temu dotarła do nas smutna informacja o tragicznej śmierci Janusza Dzięcioła. Zwycięzca pierwszej edycji Big Brothera zginął tragicznie na przejeździe kolejowym w Białymborze, województwo kujawsko-pomorskie. Jego osobowy Citroen wjechał na przejazd bez szlabanów w miejscowości Biały Bór. Dzięcioł skręcał w lewo i musiał nie zauważyć nadjeżdżającego pociągu. Janusz Dzięcioł miał 66 lat i był z zawodu strażnikiem miejskim i politykiem. Był posłem 6 i 7 kadencji Sejmu. Minęło już także 12 lat od zagadkowej śmierci Anny Baranowskiej 44L, uczestniczki pierwszej edycji programu Big Brother. Kobieta jako pierwsza opuściła dom Wielkiego Brata w Sękocinie. Po zakończeniu programu Anna Baranowska wróciła do rodzinnego Lublina. Kobieta mieszkała ze swoim partnerem w bloku przy ulicy Biedronki. To właśnie tam pewnego wrześniowego dnia znaleziono jej ciało. Rano partner Baranowskiej odkrył, że kobieta nie żyje. W pośpiechu pobiegł do sąsiada po pomoc. Początkowo wokół tej śmierci było wiele niejasności. Anna Baranowska dzień wcześniej powiedziała bowiem córce, że została napadnięta i pobita. 44-latka nie zgłosiła jednak tego faktu na policji. Na jej głowie faktycznie widniał ślad po pobiciu. Choć początkowo uważano, że do jej śmierci mogły się przyczynić osoby trzecie, później stwierdzono, że to nieprawda. Dziennikarzom udało się ustalić nieoficjalną przyczynę śmierci Anny Baranowskiej. Prawdopodobnie było to śmiertelne zatrucie alkoholem. Pierwsza edycja programu Bar okazała się być równie pechowa. Aż dwóch jej uczestników nie żyje. Pierwszy z nich, Marian Majewski 34L, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach. Ciało mężczyzny znaleziono 26 marca 2011 roku na torach kolejowych w Pardubicach w Czechach. Niewykluczone, że Marian Majewski targnął się na swoje życie. Z kolei jego kolega z programu, Roman Szewczyk 24L, zmarł 2 stycznia 2005 roku w szpitalu. Podobno mężczyzna oblał się benzyną w noc sylwestrową i podpalił. Pani Monika to kolejna uczestniczka popularnego show, której życie nie oszczędzało. Schorowana 40-latka wzięła udział w programie Nasz Nowy Dom. Katarzyna Dowbor z pomocą ekipy pomogła jej stanąć na nogi. Pani Monika nie nacieszyła się zbyt długo nowym domem. Chwilę po zakończeniu programu w mediach pojawiła się informacja, że 40-letnia kobieta zmarła. Nie ujawniono oficjalnej przyczyny jej zgonu.